Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy. Wiem, że troszkę męczę was tym zabójcą, no ale jednak to jest najnowsza postać i jednak mimo wszystko tutaj najczęściej możemy jeszcze te lożki pchnąć, a że był weekend epicki i szczerze mówiąc miałem się na nim nie przebierać z racji tego, że dosłownie za kilka dni będzie legendarny loch, no to tutaj jednak mimo wszystko niektórzy w topce się poprzebierali nawet na tym weekendzie epickim i coś tam popchnęli te levele. Ja po przebraniu również zauważyłem na kalkulatorku, że mam kilka lochów do popchnięcia, więc jeszcze w sumie spoko przed tym legendarnym lochem jakieś levele powbijać, zawsze to mocniejsze legendarki będą i inne rzeczy, więc uznałem, że przebiorę się wczoraj, czyli w niedzielę i dzisiaj nagram dla was właśnie odcinek po tym, jak się przebraliśmy. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie obecnie ma naprawdę mnóstwo tytułów w niskich cenach, dlatego że zaczęła się zimowa wyprzedaż, która będzie trwała jeszcze przez 20 dni. Zakładając konto z mojego reflinka, który macie w opisie, dostaniecie 1 euro na start, czyli około 4,50. No i dodatkowo macie kodzik Neutral, który przy każdym zamówieniu daje wam 3% zniżki. Możemy sobie tutaj wybrać na przykład Red Dead Redemption 2, jak widzicie, za 274 zł. No i pytają nas, czy mamy kodzik rabatowy. Wpisujemy tutaj Neutral, klikamy zastosuj, no i dostajemy 3% zniżki. Myślę, że naprawdę warto i polecam. Zmieniłem tak naprawdę wszystko. Bronie mam tutaj nowe, całkiem niezłe w sumie, zwłaszcza ta. Ta ma naprawdę fajny rozrzucik. Ta po lewej też nie najgorszy, więc jest git. Runki po 25%. Ogarnąłem sobie łączną odporność. Co prawda, no tak różnie, 8%, 9%, 10%, ale to tak, żeby tylko było. No i tutaj oczywiście 3 itemki na punkty życia, żeby również mieć to ogarnięte. No i okej, możecie oczywiście na wstępie zostawić kciuka w górę. Pamiętajcie o tym, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo miło. Był weekend, możecie napisać, co robiliście ciekawego w ten weekend. Od piątku w sumie nie było odcinka, no w sumie w piątek był, sobota, niedziela nie było. Więc możecie dać znać, co ciekawego robiliście w ten weekend. No i tak jak mówię, kciuka w górę, subika z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha i możecie sobie kliknąć, jeżeli chcecie zagrać w Shakes, a nie gracie, to kliknąć link w opisie, to jest mój reflink, zachęcam. No i tak, myślę, że możemy powolutku zaczynać, tak jak mówię, no ja weekend akurat miałem dość zalatany, dlatego w sumie też nie było odcinków. Zresztą u mnie na kanale przeważnie w weekendy nie ma odcinków, nie? Rzadko się zdarza, żeby były, chyba że jakiś tam start serwera albo coś, no to się staram wam to nagrywać, no ale jednak mimo wszystko raczej w weekendy u mnie odcinków nie ma, bo miałem, powiem wam, łącznie 3 zaliczenia. O jednym wam mówiłem w piątek, natomiast w niedzielę, czyli wczoraj, miałem 2, ale powiem wam, że poszły w miarę git, także ja osobiście jestem zadowolony. Co tu się pozmieniało na tym naszym zabójcy? To myślę, że was ciekawi. No przede wszystkim pupilki, dlatego że połapaliśmy, pozbijaliśmy wszystko, co miałem złapać i zbić tak naprawdę. Heraldona niestety mi się nie udało złapać w piątek, dopiero w sobotę, dlatego, chyba tak, no bo dlatego, że bardzo długo łapałem tego Paladona, no i potem jak go złapałem, to mi zostało niewiele awki, więc mimo że zbiłem tego Heraldona, no to niestety nie udało się go od razu znaleźć. Znalazłem go, jeżeli dobrze pamiętam, dopiero właśnie w sobotę. Także no tutaj jeden dzień do tyłu, no ale to trudno, no i całą resztę ubiliśmy. Mam to pozapisywane, mogę wam w sumie popokazywać, ale najpierw zrobimy sobie ataki. Dobra, zaczynamy od Zebą, tu mi się wszystko nagrywa, tak, wszystko mi się nagrywa, z tego co widzę jest git. Zacznijmy od Zebą. To jest światło, to może zaatakujemy go po prostu światłem, niech będzie. Do światła w ogóle, zobaczcie, mamy 40 jedzonek. No czekam na ten event pupili. Nie wiem, czy on nie będzie, powiem wam szczerze, na święta. W sensie ten weekend świąteczny, czyli nie w tym tygodniu, tylko w kolejnym. W sumie w środę nam dadzą info, ale coś mi się tak wydaje, że właśnie evencik petu wtedy będzie. Dobra, tu możemy spróbować ziemią. Tej ziemi nie mam za dobrej, no ale mimo wszystko powinno, myślę, dokładnie, bez większych problemów tutaj pójść. Teraz sobie polecimy mrok. Teraz możemy wodą spróbować, no i na koniec światłem. I dobra, 5-0 mamy zrobione, aczkolwiek niestety w ostatnie dni 2 albo 3 chyba przegrywałem po jednej walce codziennie niestety, mimo że w teorii pupile były lepsze, no ale wiadomo jak to w pupilach bywa. No i w tym momencie spadliśmy tutaj dość mocno, zobaczcie, hen na fajną przewagę sobie tutaj 400 czci prawie, fajną przewagę wyrobił, no ale jeżeli chodzi o ilość pupili, no to w tym momencie mamy najwięcej. Tu widzę, że hen ma 75, miźmaliś ma 75 4, no ale tu jeszcze wujek 74, a gdzie jest Turor? Turor tu, 73. Okej, więc jak widzicie, no w miarę to nam poszło. Dobra,
Lecimy. Aha, w ostatnim odcinku, to wam może pokazuję, czy na koniec, nie wiem w sumie, no może na koniec. W ostatnim odcinku jeszcze tylko wspomnę, zapomniałem, bo ubiliśmy sobie tutaj tego w 13 piętrze 5 i totalnie zapomniałem, że jak mamy tutaj 6x20, to możemy sobie dropnąć kluczyk właśnie do Esterosu. No jak dobrze wiecie, Esteros pierwszych dwóch pada za darmo, niestety jeden mi się zbugował, więc się go nie zapisałem, ale drugi już normalnie zapisałem. To było dosłownie chwilę po nagraniu odcinka, bo akurat mi się klejnot wykopał, okazało się, że to klucz i wtedy mi się przypomniało, że faktycznie mogłem, no i od razu to kliknąłem, no bo tych dwóch to jest jeden cały level, więc szkoda było z tym czekać do kolejnego odcinka, także tak jak mówię, ich po prostu tutaj ubiłem, no i dzięki temu wbiłem chyba właśnie 334 level albo coś takiego, tak więc no tak to po prostu poszło, to jeszcze od ostatniego odcinka się zmieniło, no ale okej, myślę, że możemy powolutku zaczynać i największe procenty mamy tutaj na 13 piętro, jest to mag, w ogóle jeszcze zobaczmy, czy wszystko mamy zaczarowane i wszystko mamy ulepszone tak, jak być powinno. O, tu w ogóle czegoś chyba nie mam. Dokładnie, to powinienem ulepszyć, bo wczoraj nie miałem chyba już golda, wymieniałem te itemki, tak jak mówię. To wszystko powinno być w eku do awki, to też, to też. Tu zobaczmy, tu wszystko jest git. Jeżeli chodzi o procenty, no to również jest git. Dobra, możemy zaczynać powolutku. O, no i właśnie, zobaczcie, to jest to. Miałem na niego tylko 0,74%, no ale mimo wszystko udało się go pokonać. To jest mag, więc tutaj duże problemy z nim były, wiadomo. No ale fajnie, że się udało. I tego Leandera chyba też możemy kliknąć. Tylko ja tutaj nie mam niestety za dużo miejsca. Łączną odporność, zobaczcie, plus 11%. To wcale nie jest tak mało, ale czy nie, chyba szkoda grzyba, żeby to zamieniać, bo to i tak tylko 2%, ewentualnie 3%, to sobie wrzucimy do kibelka, damy rozmontowanie. No jaku mam wypchane epikami na zapas, no ale w sumie jest ten legendarny lock, więc i tak nie było chyba sensu aż tyle ich kupować, zwłaszcza że dzisiaj klikamy lochy. No ale dobra, zobaczymy jak to dalej pójdzie. Teraz mamy Leandera. Powiem wam, że ten Leander chyba też powinien paść, z tego co wiem, Turor go wczoraj ubił. To jest wojownik, on bije bardzo, bardzo mocno, ale jednak mimo wszystko, tak jak mówię, jest to wojownik, więc tutaj kwestia jakichś uników i myślę, że on powinien paść, nie ma jakoś bardzo dużo HP, także raczej, no tak jak mówię, popróbujemy, poklikamy, dokładnie to o czym mówiłem, to szybko pada, padło nam również tutaj w tym wypadku, no i dzięki temu wbiliśmy już prawie cały level, bo te lochy już dają po 300 milionów expa, a my teraz do kolejnego levela potrzebujemy 663, więc w zasadzie dwa takie lożki i mamy level, także to akurat super, no i teraz mamy choleryczkę Hane, to jest kolejny mag, totalnie wydaje mi się, że nie do ubicia. Dobra, może coś tutaj spróbujemy sobie wymienić, tylko poczekajcie, to dla Kunegundy, o, na przykład coś takiego, zobaczcie, jak najbardziej. Aha, i czy ja mam w ogóle jakiś epik, który mi daje fajną ilość punktów życia? Tu mamy 4%, no 4% to nie jest za dużo, no ale lepiej 4 niż 3, także sobie wymienimy, cyk, no i tutaj odzyskamy klejnot, cyk, zawsze to wiecie, wzmocnienie dla Kunegundy. No i tak jak nie mamy miejsca, no to musimy coś takiego robić, jeszcze mógłbym ewentualnie rozmontowywać, no ale to mniejsza i nieistotne. Dobra, teraz mamy Hemoridor, Hemoridor Urugurksi, 0,60%, zobaczymy jak z nim pójdzie. No chciałbym wbić tutaj, powiem wam, no nie wiem, może 337 level, może coś takiego, 338 mają największy na tym serwerze. Jest to Berserk, jest to wujek, oczywiście Rafix, którego propsuję praktycznie co odcinek, więc może dzisiaj sobie damy spokój. No i jest to... to Marcinka pokazywałem i Miśmaliś wbił ten 300, już prawie 39, myślę, że on po prostu pocisnął Esteros, my w tym momencie na Esteros mamy 0,10%, więc totalnie mija się to z celem, żeby go klikać, no bo nie ma sensu, a myślę, że Miśmaliś go pocisnął, bo jednak to jest druid na inteligencję, więc raczej on z tymi magami w teorii ma łatwiej, mimo że tutaj runkę ma zaledwie 19%, także ta runa nie jest jakaś super, tu Rafix ma 26, my chyba 26 też już możemy znaleźć, ale jakoś się bardzo nie spinałem. Dobra, te budziki sobie rozmontuję, skoro mi już wypadły, tego sobie zapiszemy i okej, co my tu mamy dalej? Teraz mamy węża ustnego, no to jest mag, to chyba nie ma co. Ja jeszcze raz na koniec odcinka tą postać przeskanuję i jeszcze ewentualnie jak na coś fajne procenty będą, to sobie to kliknę, ale lecimy dalej. No i teraz mamy 13 piętro. Podły liczy krupa, na niego również są dość fajne procenty, powiem wam. I myślę, że jego również tutaj możemy kliknąć, zwłaszcza, że jeszcze wymieniliśmy buciki Kunegundzie na o wiele lepsze, bo dawały aż ponad 100 statystyk. No i pamiętajmy, że
wymieniłem również, bo niektórzy mieli runy nawet tam po 18%, chyba magii i chyba barbar, o ile się nie mylę, no to im tam dałem jakieś 24%, 25%, coś takiego, no a te runy jednak bardzo dużo dają. No jeżeli chodzi o lochy, no to menadżer areny jest bardzo, ale to bardzo istotny. Robi się go free to play bardzo długo, znam graczy eko, którzy kupują tylko jednokrotnie ten pakiet właśnie za 3000 grzybów, żeby właśnie sobie kupić ulepszenia na tą arenkę i z nią troszeczkę pocisnąć, bo powiem wam szczerze, że no tak jak mówię, menadżer areny daje bardzo, ale to bardzo dużo i to widać, nie? Nawet jak ktoś śledził serię z W40 na wojowniku, gdzie tam kilka wojowników topowych miało już runkę maksymalną, my się tam męczyliśmy ciągle z jakąś runą 30% czy tam 35%, no to bardzo odstawaliśmy w lochach właśnie przez to, że no tak jak mówię, no runa, jeżeli chodzi o lochy, daje bardzo dużo. No i dobra, mamy to 336 level, podły liczy krupa również nam tutaj padł, no i kogo my mamy kolejnego w tym? Oj, teraz mamy Roberta Marketingowca, no to z nim będzie raczej problem, bo to jest maguś niestety. Zobaczmy tu, zobaczcie, plus 94, tylko że znowu, a nie, bonus jest ok, no tak, bo tam wymieniliśmy 4%, no i właśnie dzięki temu nie musimy teraz tutaj runki wymieniać, tylko po prostu sobie robimy odzysk klejnotu, cyk, cyk, no i już jest wszystko tak, jak być powinno. Ok, no i został nam teraz jeszcze tylko i wyłącznie tutaj karuzela z idolami. Widzę, że na niego mamy 0,44%, co nie jest tak, nie jest wcale tak mało, ale również nie jest jakoś bardzo dużo, więc no poklikamy go trochę, tu jest exp w sumie mierny, to nie wiem czy jest sens, może tak z 50 grzybów na niego widamy, nie? Bo to jest zawsze kolejna naklejka do klasera, więc myślę, że to jest akurat istotne, ale jeżeli tak 50-100 grzybków on nie padnie, to raczej lecimy dalej, no bo nie ma co. 336 level mamy, dopiero początek, no i teraz pytanie, czy coś jeszcze jesteśmy w stanie tutaj kliknąć, czy może faktycznie przejdziemy do tornada. Tornada bym bardzo nie chciał klikać, ale mimo wszystko, bo nie mam miejsca oczywiście, wiadomo, ale pewnie wiecie, że no teraz te itemki nie są jakieś bardzo, bardzo drogie, więc może i tego tornada, żeby tutaj jeszcze level 1 docisnąć, żeby się tam zbliżyć do tych topowych leveli, byłoby git. Tylko że pytanie też, ile my tego tornada jesteśmy w stanie kliknąć, bo to też wcale nie jest powiedziane, że jakoś dużo go zrobimy. Nie wiem, powiem wam, które ma turor akurat. Mogłem go w sumie zapytać, bo widziałem wczoraj mniej więcej, jakie lochy kliknął, jeżeli chodzi o właśnie te 13 piętra i tak dalej, aczkolwiek tornado nie pytałem i nie wiem, jakie on ma, więc no musiałbym tutaj po prostu na czuja, powiedzmy, klikać. Dobra, tu się nie udało niestety. I okej, to może tak jak mówię, jeszcze raz sobie przeskanujemy tą postać na SF Toolsie. Ja jeszcze raz tu zobaczę, czy może na coś nam jeszcze jakieś procenty się wzrosły po prostu. No a jeżeli nie, to lecimy do tornada i tym tornadem próbujemy coś tam jeszcze docisnąć. Okej, tutaj mamy S40, cyk, robimy sobie skana. Mam w ogóle fajny temat na odcinek, ktoś mi z was podesłał. W dalszym ciągu możecie oczywiście podsyłać, bo to jest jakby... Ja to sobie zapisuję, tak jak mówię, i w którymś z kolejnych odcinków na pewno poruszę twój temat, jeżeli będzie faktycznie ciekawy, ale jeden był fajny odnośnie klas postaci, żeby taką tier listę zrobić czy coś, no ale zobaczcie, że na tym odcinku z zabójcy się tak dużo dzieje, tak szybko coś pada, że chyba nie ma sensu. Jak będę nagrał na jakiejś tam bardziej wysokolevelowej postaci, planuję wojownika nagrać, bo powiem wam, że dawno na nim nie klikałem nic, planuję nagrać wojownika, a tam pewnie będzie to trochę klikanie zajmie czasu, więc może wtedy właśnie poruszę ten temat, no bo dzisiaj to widzicie, że ciągle się coś dzieje, ciągle coś pada i raczej ten odcinek jest taki bardziej, powiedziałbym, nawet dynamiczny. Dobra, czekajcie, bo tutaj zeskanowałem tą postać, tylko okej, tu sobie klikamy cyk, all, no i co? No, o, powiem wam, że na Esteros mamy 0,30%, nagle mi wskoczyło, bo było 0,10, teraz jest 0,30, no kuszące, powiem wam szczerze, że kuszące. No może trochę poklikamy, bo miałem 0,10%, tak serio, a teraz mam tyle. Dobrze by było ten Esteros kliknąć, ale czemu mi tak nagle wzrosły, jak tutaj w zasadzie się za wiele nie zmieniło, jeżeli chodzi o naszą postać, tylko tyle, że tam chyba ten portal właśnie kliknąłem. No ale mimo wszystko no nie będziemy wydać jakoś dużo, bo 0,30% to w dalszym ciągu nie jest jakieś tam nie wiadomo ile, ale tak powiedzmy ze 200 grzybków 150 byłoby fajnie, bo tutaj nam ten mag blokuje tak naprawdę dwóch, bo z tego co wiem mamy właśnie tego 10, 11 to jest zwiadowca, więc padnie bardzo szybko, to już będzie jeden level do przodu, no i mamy jeszcze 12, to jest również mag, ale ten 12, jeżeli się nie mylę, pada prościej aniżeli ten 10, tam jest jakaś inna różnica z
statystyk i tak dalej, więc powiem wam szczerze, że jakby ten padł, to może nawet dwóch kolejnych byśmy pocisnęli, co by nam dało 337 level i około pół, i może nawet byśmy 338 dobili tornadem. Fajnie by było, nie? No ale tutaj jednak, tak jak mówię, no 0,30% na tego maga to nie jest wcale jakoś tam dużo, więc też się nie nastawiam, że to faktycznie padnie, no ale spróbujemy, bo jednak pamiętamy, że na tym zabójcy nawet jak mamy nieduże procenty, to w miarę te lochy padają. Zresztą widzicie dzisiaj, na każdy loch dzisiaj miałem mniej niż 0,70%, nie? Na pierwszy chyba miałem 0,70, a potem na każdy kolejny mniej, a jednak te lożki w miarę łatwo padły. Czy my na coś jeszcze mamy fajne procenty? Na szkołę magii mamy też 0,30, no to się mija z celem, bo nam nawet nie da tych 300 milionów expa. Na hemoridor mamy 0,02, no to tym bardziej nie. No i cała reszta to jest not possible. No i ta karuzela z idolami, w tym momencie mamy 0,36, więc no ale mówię, no to jest za mało, żeby, w sensie daje za mało expa, żeby w ogóle próbować. No ale okej, klikamy dalej, próbujemy, jak to nam tutaj z tym Esterosem pójdzie. Nie wygląda, jakby miało iść, tak szczerze. Czy my tu coś jeszcze możemy docisnąć? No nie bardzo, tu możemy dać jeden punkcik w zręczność. No na pewno ten Esteros padnie po legendarnym lochu, to już jakby nie ma co się oszukiwać, to już wiadome będzie. No ale jednak mimo wszystko fajnie by go było ubić przed. Tu mi się w ogóle kończy niedługo ten przygodomat. Nie mam za dużo dusz, teraz będzie weekend dusz, więc się przydadzą, bo powiem wam szczerze, może Władka coś tam podciągnę, bo on i tak jest tani. No na serce mi jeszcze dużo brakuje, nie? Na kolejne też nie kliknąłem ten przygodomat na 12 tak bez sensu, powiem wam szczerze, bo jednak kosztowało to troszkę tych dusz. No i zamiast rozbudować coś tańszego, żeby to serce, no to trochę zepsułem, nie? Ale no to trudno. Teraz będzie weekend z duszami, to się poleci serca, a tak jak mówię, w międzyczasie może jakiegoś Władka albo coś takiego. No ale trenera mamy 12. Jakby była 13, to na pewno by też na tego maga pomogło, no bo to jednak z tego maga, no to wiadomo, to muszą wejść po prostu czyste obrażenia i nic więcej. Pamiętam, jak z tym magiem się męczyłem na wojowniku. To były trochę inne czasy, bo wtedy jeszcze tak szybko się runek nie robiło i tak dalej, no ale jednak na tym wojowniku kilka naprawdę dni się męczyłem z tym magiem, mimo że wtedy jeszcze w ogóle nie było kalkulatora do petu, do pupili, w sensie do, nie do pupili, tylko do oczywiście lochów, więc tak na czuja trzeba było klikać. Ja niby wojownikiem mówię, mag to powinien szybko paść, no ale bardzo mnie zablokował, no i tak jak mówię, no męczyłem się z nim ogromną ilość czasu, teraz to tak nie wygląda. No ale mimo wszystko, no to jeżeli my tym zabójcom mamy 0,32%, no to tym druidem na pewno miało o wiele więcej. Tak więc wydaje mi się, że po prostu, no po prostu ten Esteros mu padł, stąd też ta różnica w expie w tym momencie wygląda tak jak wygląda. No ale okej, dobra, jeszcze nieco jest to grzybków, jeszcze troszkę go tu dociśniemy, popróbujemy, uda się to spoko, nie to nie. No 0,32% to nie jest tak mało, bywały, że lochy po 0,20 nam padały po tam 20 grzybkach powiedzmy, więc no ale tu jest jednak z tym magiem, nie, to musi być idealna walka, musimy dużo krytyków wsadzić, on nie może wcale tak naprawdę krytyków wsadzić, także no z tym będzie problem, no ale spróbować było warto, jakoś dużo na niego nie wydaliśmy, a nóż jakby się udało, tak jak mówię, no to przeszlibyśmy do tego zwiadowcy, no i on również by padł, chociaż no szkoda, że nie padnie, ale chyba tak niestety musi być. I cyk, no niestety, nie udało się. Dobra, no to co, lecimy chyba to tornado, popróbujemy, zobaczymy jak to pójdzie. Ten 337 level, żeby wbić, będzie git. Level z kalendarza za dość długi czas, więc myślę, że nie ma co na razie się na ten temat, w sensie w ogóle o tym myśleć w tym momencie. No ale okej, lecimy sobie dalej, no i zaczynamy to tornado. Tak jak mówię, nie wiem ile tutaj możemy faktycznie pocisnąć. W sumie to nawet nie wiem, czy nie byłoby lepiej te tornado. Najpierw trochę byśmy golda zawsze tutaj zyskali, jakiegoś tam ewentualnie właśnie level kolejny 337 i może wtedy na tą Joffrey byłyby większe szanse. O, to na przykład rękawice do kociołka chcę, to jak najbardziej git, no ale trudno, nie? To jakby, tak jak mówię, no już po legendarnym lochu na pewno ta Joffrey nam na spokojnie padnie. Legendarny loch już od piątku, tak jak mówię, to już nawet zostało potwierdzone, to co wam mówiłem w poprzednim filmie, tym piątkowym, to już od piątku na pewno przez 10 dni, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać, nie? Nie wiem, czy w ogóle w piątek będę w domu, tak szczerze, więc jeżeli by mnie nie było, to może jakoś w weekend albo dopiero w poniedziałek, to jeszcze zobaczę, bym wam nagrał właśnie
odnośnie tego legendarnego lochu, jak to wygląda, co tam się pozmieniało i tak dalej, ale to jakby myślę, że nie jest jakieś nie wiadomo co. I tak ten loch przeważnie wygląda tak samo, więc jak sobie wpiszecie jakieś tam moje filmy na przykład z tego legendarnego lochu na Halloween, który był właśnie w tym roku, tam kilka miesięcy temu, to wydaje mi się, że dużo się po prostu nie zmieni. Także już w tym momencie, jak was ciekawi, bo widziałem, że zadawaliście pytania, jak ten loch wygląda, jak go przechodzić, o co z nim chodzi, tak jak wpiszecie sobie legendarny loch Neutral, to na przykład na Halloween, tak jak mówię, nagrywałem kilka odcinków z niego, więc no po prostu w ten sposób się dowiecie, o co tam mniej więcej chodzi. Dobra, mam jakieś budki legendarne w ogóle. To może w sumie to sobie rozmontujemy po prostu, bo to jest i tak na wszystkie cechy, a te budki sobie zostawimy, niech będzie. No i lecimy dalej. Fajnie to tornado pada, zobaczcie w ogóle, że bardzo tutaj nie odczuwamy za jakiegoś bloka czy coś, tylko po prostu leci. Wcale te itemy nie są takie drogie, jakieś tam rękawiczki udało nam się do wiedźmy oddać, więc w sumie dużo golda nie zużyliśmy, a level wygląda na to, że kolejny wbijemy, bo tu już bardzo blisko jesteśmy tego, żeby 337 właśnie sobie ten level dobić. No teraz do tego 486 to będzie bardzo łatwo szło. Nie wiem, czy nawet tego 486 nie będziemy w stanie zbić z marszu, powiem wam. Bo jak jednak te legendarne itemki wlecą, może jakiś legendarny gemik ewentualnie, czy coś, no to może i by była szansa nawet zrobić to z marszu, zwłaszcza, że jesteśmy klasą, która unika. No ale to jeszcze zobaczymy. Dobra, troszkę golda nam tu wpadło, mamy 300 w podstawie, no i teraz możemy sobie lecieć w to HP po raz kolejny. Czy dalej jesteśmy w stanie tu coś kliknąć? No i tak levela nie dobijemy, ten 337 już mamy, więc z tym może, chociaż może do kolejnego wojownika po prostu, bo to jest jeszcze zwiadowca, tu ta broń wcale nie jakaś droga. I teraz mamy kogo? Teraz mamy maga, to on chyba też padnie w miarę szybko, dokładnie, no tu już trochę droższy hełmik, no ale trudno. No i teraz mamy wojownika, który no może i by padł szybko, ale okej. Dobra, no i co? To powiem wam, że już nie będę skanował tej postaci, bo i tak mi się tutaj dużo rzeczy nie zmieni, ale no jeszcze ten Esteros, spróbujmy ten Esteros, troszkę statystyk nam wpadło, level nam kolejny wpadł, jest zawsze to jakieś delikatne wzmocnienie, powiedzmy, no i jeszcze trochę na niego, no mam, powiem wam, chrapkę, mam chrapkę, żeby ten Esteros ubić, no bo po prostu to jest, no duża expa nam to daje, tak jak mówię, ubijemy tego maga, to ubijemy na pewno zwiadowcę, to już jest praktycznie jeden level, no i potem jeszcze ewentualnie ten kolejny mag nawet powinien nam paść szybciej, aniżeli ten, którego teraz klikamy, no to jest około 1,5 levela, no to jest dużo, nie? Jakby nie patrzeć, to jest dużo. Wcześniej nam potrzeba było chyba 663 albo 661 milionów expa, teraz mamy 683, więc no tak to wygląda. Tu właśnie wychodzi przewaga na przykład jakichś berserków, myślę, że Rafix z magiem również. Rafix tam w ogóle widziałem, że sobie wsadził gemik na Inte i powiem wam, że właśnie na tych magów pokroju w Westerosie to jest jak najbardziej ok, bo jednak no to mu na pewno dużo dało, no a wiadomo, magna magów ma o wiele prościej, berserk ma generalnie prosto w lochach, no i ten druid przez to, że zna inteligencję, też tam delikatnie łatwiej mu ewentualnie zbijać właśnie tego maga, no a my tu musimy troszeczkę bardziej się, no tak naprawdę dla zabójcy jedynym blokadą taką większą to są właśnie magowie, więc tu a propos tego maga w 13 piętrze, no to mamy na niego not possible, więc też nawet nie ma sensu tego klikać, no ale okej, jeszcze tutaj troszkę na tego Joffreya, bo to jest chyba on, mimo że troszeczkę wygląda jak ona, ale ostatnio pamiętam, że mnie poprawialiście w komentarzach, że to jest właśnie on, no ale dobra, czy ten on cały nam padnie, to jest pytanie, kurczę, no chciałbym bardzo, powiem wam, żeby nam się go udało ubić, byłby to taki mini sukces tego odcinka, chociaż i tak założenie na odcinek zrobiliśmy, no 337 level został wbity, więc to co chciałem zrobić, to już zrobiłem, teraz na spokojnie lecimy aweczkę i czekamy sobie po prostu na piątek na legendarny loszek, albo tam ewentualnie weekend, albo poniedziałek, też nie jest powiedziane, tak jak mówię, nie wiem czy w piątek będę w domu, ale nawet jakbym był, to nie jest powiedziane, że od razu tutaj będę robił nie wiadomo ile ranów. W ogóle jest weekend golda chyba, jeżeli się nie mylę teraz, więc a wiadomo, że jak robimy wartę, to nie możemy robić sobie wejścia do lochu, nie? Więc nawet nie wiem, czy nie byłbym bardziej skłonny, żeby tutaj tą wartę na spokojnie sobie poodbierać, wycisnąć jak najwięcej golda z tej warty, no i dopiero ewentualnie później właśnie ten legendarny loszek pospamować ewentualnie od poniedziałku, ale to jeszcze pomyślę, to jeszcze zobaczymy. Dobra, 20 grzybków jeszcze, dosłownie 20 grzybków, zobaczymy jak tu nam z nim pójdzie. Jeżeli się nie uda, no to trudno. 6, 5, 4, 3, 2, 1,
0. Ostatni grzybek, niestety. Nie udało się, trudno, ale generalnie cel na odcinek można by powiedzieć, że został osiągnięty. Dobra, nagrywam to już po nagraniu niestety odcinka. Totalnie wam zapomniałem pokazać, jak tutaj generalnie te lochy nam padły, nie? To wszystko pozapisywałem. Tutaj tak samo te środowiska pupili, ten portal to akurat nieważny, no ale Mańku Lannister. Dobrze, że i tak ten odcinek będę składał w programie, bo jeszcze tam muszę dograć stawkę Zeneby. Dzięki temu mogę też to dograć i wam po prostu wkleić, także tu jeszcze jakoś tam pewnie pod koniec to wkleję. Tu jeszcze sobie obejrzymy po prostu te walki, bo totalnie mi to wyleciało niestety z głowy. No i zacznijmy od tego Mańkuta Lannistera. Tak jak mówię, jego ubiłem w ten sam dzień, w który nagrywałem poprzedni odcinek Zabójcy. No i z tym Mańkutem wyglądało to tak, sami zobaczcie. Tu nie było jakichś większych problemów, bo tak jak mówię, to jest ten drugi w Westerosie, pierwszy padł tak samo szybko. No i oboje dają 300 milionów expa, więc no jeden level za nich dostałem tak naprawdę. Także to wam specjalnie zapisałem, żeby pokazać. No tu Barbar się nie popisał za bardzo. Magość w sumie, jak widzimy, też nie. Trzy zwykłe ciosy zaledwie. No i Kunegunda, 96 milionów. Ej, Kunegunda też się nie popisała, to zobaczcie. To w sumie praktycznie całą robotę niestety musieliśmy zrobić my, ale tak jak mówię, to akurat nie jest jakiś duży problem, jeżeli chodzi o ten Esteros, więc z tym nie ma co. W ogóle swoją drogą nagrywałem odcinek z Wojownika, który się pojawi jutro, bo nagrałem delikatnie na zapas i dopiero w trakcie odcinka z Wojownika mi się przypomniało, ej, na Zabójcy nie obejrzałeś lochów. No i teraz jestem już po nagraniu odcinka z Wojownika i jeszcze dogrywam to, już mam trochę zjechany głos, no ale trudno, obejrzymy to sobie na spokojnie. Tutaj tak samo, fajna buła z jego strony, no ale dużo uników, no i taki wisiorek powiedzmy nam z niego wyleciał. Lecimy dalej, mamy Heraldona, tak jak mówię, złapaliśmy tego Paladona, więc tutaj skoczyły nam procenty na Heraldona na około 4,5%, coś takiego. No i 3 krytyki ze strony oka i bez problemu ubiliśmy go i tak jak wam pokazywałem na początku, już sobie go karmimy. Portal do piekieł może sobie ominiemy. Teraz dalej mamy Wykijadło na setnym levelu, który ubił Tyranożarła. No tutaj kwestia wielu, naprawdę wielu uników, przynajmniej z tego co kojarzę. No i ten Tyranożar nam również padł. Nie było z nim dużych problemów, nie wiem ile wydałem, chyba z 50 grzybów. Tak samo jeżeli chodzi o Heraldona, to też tam dosłownie, nie wiem, 20 grzybów, 25. Bo generalnie tak jak mówię, jeżeli chodzi o to przejście z Dzinki w oko i z oko w Heraldona, to jeżeli spełniacie odpowiednie warunki ilości pupili trenera, to jeżeli chodzi o grzyby, to jest naprawdę bardzo tanie. No ale dojść do tych warunków, czyli no wysoki trener, odpowiedni, ilość pupili i tak dalej, no to z tym na to może już ich po prostu więcej grzybów. Tak samo no zamknięcie wieży, nie? No bo jednak tą wieżę dobrze jest zamknąć razem z odblokowaniem Heraldona, żeby od razu go złapać i karmić. Na tym serwerze nie mieliśmy problemu z tym dużego, no ale to wynikało z tego, że po prostu no tu był ten Black Friday, nie, więc ubraliśmy siebie i pachołków w czarne gemy, więc ta wieża padła naprawdę bardzo szybko. No tu jeżeli chodzi o Smoky Rozpier, to bardzo podobnie jak Wykijadło z tym ostatnim, no bo tu tak samo walka Wojownika ze Zwiadowcą, w sensie my walczymy z Zwiadowcą, tu Wojownik do ubicia, no i też bez większych tak naprawdę problemów. Smoky tutaj największy problem ma z tym właśnie Jędzogniksem, no bo to jest mag, więc w sumie na niego idzie więcej grzybów, aniżeli właśnie na tego Wojownika. Dobra, no i teraz lecimy. Tu jest portal do piekieł, którego dzisiaj machnęliśmy, to mniejsza z nim. No i zobaczmy, jak tu wyglądały te lożki. Gruboskórny Gerd, który padł w miarę szybko. Patrzcie, no dużo krytyków. No w sumie tylko jeden cios zwykły, a tutaj same krytyki, bardzo fajnie to wyglądało. Lecimy dalej, mamy Leandera, zobaczmy. Leander to jest Wojownik, więc nie bijemy mu jakoś wcale dużo, ale jednak mimo wszystko zwróćcie uwagę, że no tych uników, na pewno od groma tu uników musiało iść. On ma już w sumie nas teraz na hita, tak naprawdę, nawet na zwykłego, więc no tych uników kto chce to może policzyć, no ale musiało być bardzo, ale to bardzo dużo. Ja tu już nawet nie liczę, no bo mniejsza z tym. On tu jeszcze blokuje, zobaczcie, obydwa ciosy nam bloknął, tu jakieś za 2,5 miliona, dopiero do połowy HP mu się zbliżamy. Ok, teraz fajny krytyk tą drugą bronią. No i zobaczmy, tu same zwykłe, znowu fajny krytyk drugą bronią. No i dobity, okej, to nie było takie aż tragiczne. No ale sporo tych uników mimo wszystko musiało tutaj nam, musiało paść, nie? W sensie musieliśmy zrobić. Dobra, lecimy dalej. Przedostatni loch, który dzisiaj ubiliśmy, Urugur Xi. No Wojownik i to też potężny, więc również tutaj od groma uników. No to jest właśnie to, że kurde, z takimi Wojownikami ta walka będzie bardzo, ale to bardzo długa. Więc no tak to generalnie wygląda, no ale co zrobić, niestety
No niestety taki urok tej klasy, nie? Mimo że jest fajna i mimo że przyjemnie mi się nią gra, no to jednak mimo wszystko, o tu jaka buła w ogóle, mimo wszystko no te walki w porównaniu do takiego maga trwają bardzo, ale to bardzo długo. Okej, tu już jesteśmy w połowie HP jego, więc git, jakieś tam krytyki, teraz 11 milionów, tu znowu drugi za 2 zaledwie, bo zwykły, tu mamy za 16,5 miliona, 4,5, 3,5, kolejny kryt, no dużo uników, to wiadomo, no i okej. I pokonany, więc no i prawie 200 milionów expa, nie za dużo, nie za mało, w miarę git. No i na sam koniec zobaczmy tego liczy krupę, to jest zwiadowca, Barbar mu tu nic nie zrobił, co ciekawe. Jeżeli chodzi o Magusia, to też w sumie za bardzo się nie popisał. No i tu Kunegunda 30 milionów około mu zbiła, więc nie dużo, nie mało, powiedzmy, że tak średnio. No i teraz my musieliśmy mu zbić 70 milionów, także dużo, no ale tutaj tak samo, kwestia uników, no i jakoś to, mówiąc szczerze, poszło po prostu, jeżeli chodzi o właśnie tego zabójcę naszego. Zobaczmy, no on też tu tych uników sporo robi, tu w ogóle jaki hit za jakieś 2/3 HP nasze, no i teraz już nie możemy przyjąć żadnego ciosu, więc no teraz zostały już same uniki z naszej strony, no i dokładnie, krytyk na koniec i również udało nam się go pokonać, więc okej, tak wyglądały lochy w dzisiejszym odcinku i przechodzimy do końcówki. Tu w ogóle tym berkiem, ciekawe jak on jeszcze nie ma levela kolejnego, jak tu tyle magów jest po drodze, no ale to nieistotne. Tutaj mamy, o wujek w ogóle 341 level wbił, ej, to ja tego akurat nie widziałem, ja myślałem, że on cały czas ma 338, nie wiem czy to już na początku odcinka było i ja po prostu nie zauważyłem, czy to dopiero teraz w międzyczasie on coś tam poklikał. No ale ładnie, no ale to jest berek, to jakby, tak jak mówię, nie ma totalnie podjazdu, jeżeli chodzi o naszą klasę, zwłaszcza, że zobaczcie, no tu mamy maga, tu mamy tak naprawdę trzech do ubicia, z tego dwóch magów, co tu jeszcze jest? Wiedźma to jest chyba mag, o ile się nie mylę, tak, dokładnie, to jest mag, także no tutaj naprawdę dużo, ta jest magiem, no tu naprawdę dużo expa, tutaj tak samo czeka jeszcze na nas, gdybyśmy faktycznie... To jest w ogóle mag, nie wiem czy wujek chyba jego też by mógł ubić, tak szczerze mówiąc. Także tak jak mówię, no jeszcze dużo expa tutaj na nas by czekało, gdybyśmy byli berserkiem, ale ładnie, ładnie pocisnął, nie zauważyłem tego, jak mam być szczery. Dobra, to by było chyba na tyle, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o tym kciuku w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discord dla widzów, na Twitcha, wszystkie linki są w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!